Mamy wskazać miejsce zerowe takiej oto funkcji liniowej. W pierwszym podejściu, najbardziej podstawowym, po prostu rozwiązujemy równanie, które prowadzi do miejsca zerowego f od x jest równe 0, co daje 2 trzecie x minus 4 równe 0, czyli 2 trzecie x jest równe 4. Aby pozbyć się tego ułamka, Mnożymy przez jego odwrotność, co daje x równego 4 razy 3 drugie, a 4 dzielone przez 2 daje 2, 2 razy 3 daje 6. Także rozwiązanie na pewno jest w punkcie C. Co ciekawe, nawet tak proste zadanie można rozwiązać jeszcze prościej, nie rozwiązując żadnego równania. Oczywiście możemy zawsze podstawiać te liczby pod x. I sprawdzać, kiedy dostaniemy wartość równą 0, ale bez podstawiania też się uda. Chodzi o to, że gdy mamy dostać 0 przy takim odejmowaniu, to musimy pozbyć się tej trójki. To nie może być ułamek z trójką w mianowniku minus liczba całkowita, bo wtedy 0 nie wyjdzie. Aby pozbyć się tej trójki, za x musimy podstawić liczbę, która jest podzielna przez 3, więc a i b od razu odpada. No i druga sprawa, aby uzyskać 0 przy odejmowaniu, ten pierwszy składnik, właściwie odjemna, to nie może być liczba na minusie, to musi być liczba dodatnia, więc d też odpada. No i pozostaje tylko c.